objawienie Jeszuły Mesjasza. Rozdział pierwszy. Objawienie Jeszuły Mesjasza, które dał mu Bóg, by ukazać oczom niewolników, sług Jego, co ma się wydarzyć, zaistnieć szybko. I dał znak, ujawnił, posławszy poprzez swego posłańca swemu słudze Janowi, który poświadczył słowo Boga i świadectwo Jeszuły Mesjasza, to wszystko, co zobaczył. Szczęśliwy, błogosławiony, czytający i słuchający słów proroctwa i strzegący, zachowujący to, co w nim jest napisane. Ponieważ czas jest bliski. Jan siedmiu zgromadzeniom wezwanych w Azji. Łaska wam i szalom, pokój od tego, który trwa, istnieje i który był, i od przychodzącego, i od siedmiorakiego ducha, który jest przed jego tronem, i od Jeszuły Mesjasza, który jest świadkiem wiernym, godnym zaufania, pierworodnym umarłych i władcą, przywódcą królów ziemi. Żarliwie miłującemu nas i temu, który wyzwolił i uwolnił nas z więzów naszych grzechów przez swoją krew i uczynił nas królestwem kapłanów Boga i Ojca Jego, Jemu chwała, cześć i siła, moc na wieki. Amen. Spójrz, zobacz, oto przychodzi z obłokiem i zobaczy jego każde oko i którzykolwiek go przebili. I uderzą się w pierś, lamentując nad nim wszystkie plemiona ziemi. Prawdziwie i na pewno. Amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Adonaj, Bóg istniejący i trwający, i który był, i przychodzący, El Shaddai. Ja, Jan, wasz brat i współtowarzysz w ucisku, cierpieniu i królestwie i wytrwałości niezłomności w Jeszui, znalazłem się na wyspie zwanej Patmos z powodu słowa Boga i świadectwa Jeszuły. Zaistniałem w duchu, w dniu pańskim i usłyszałem za mną wielki głos jakby szofaru. Mówiący: co widzisz, dostrzegasz, zapisz do środka zwoju i wyślij siedmiu zgromadzeniom wezwanych do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się zobaczyć, dostrzec głos, który przemawiał za mną. I obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych menor świeczników i w pośrodku tych menor świeczników kogoś przypominającego Syna Człowieka, przyobleczonego od stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Co więcej, jego głowa i włosy białe jak olśniewająca biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia.
i stopy jego przypominające kadzidło białego brązu, jakby w piecu rozpalone. I jego głos, jakby głos mnóstwa wód. I ciągle trzymał, posiadał w swojej prawej ręce 7 gwiazd. A z jego ust wychodził ostry, szybki, wielki miecz obosieczny. A jego oblicze, wzrok, jak słońce jaśniejące w swojej mocy. I kiedy go ujrzałem, padłem powalony do jego stóp, jak umarły. I nachylił się, kładąc swoją prawicę na mnie, mówiąc: nie bój się, nie lękaj się. Ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący. I stałem się umarły, i spójrz, zobacz, oto jestem żyjący na wieki wieków. I mam klucze śmierci ciała i podziemi piekła otchłani. Zapisz zatem te, które widziałeś, dostrzegłeś, i te, które są, i te, które mają się stać za tymi. Tajemnica 7 gwiazd, które zobaczyłeś, dostrzegłeś w mojej prawicy, i 7 złotych menor świeczników. 7 gwiazd to są posłańcy 7 zgromadzeń wezwanych, a 7 menor świeczników są 7 zgromadzeniami wezwanych. Szalom, kochani! Jak dobrze, że możemy znowu się spotkać razem. Zaczynamy coś nowego na nowy sposób. Dla mnie jest to też wszystko nowe. Spróbujemy dobrać się do Księgi Objawienia od zupełnie innej strony. Z reguły wszyscy mówcy, którzy opowiadali o Księdze Objawienia, skupiali się przede wszystkim na samej Księdze Objawienia. Ja chciałbym zrobić coś zupełnie innego, a mianowicie pokazać, że Księga Objawienia jest kompendium, takim posklejaniem różnych rzeczy, które znajdują się w księgach proroczych i w listach, i w Ewangeliach, i w samej Torze, w psalmach itd., itd. Dlatego nie będę się zajmował do końca jakimiś wywodami teologicznymi, tylko będziemy próbowali dotrzeć do sedna tego, co nam Księga Objawienia mówi. Z góry oczywiście wiadomo jest, że nie wiem wszystkiego, tak? Bardzo dużo rzeczy nie wiem. Za każdym razem, kiedy chwytam Księgę Objawienia, to uczę się czegoś nowego, czytam coś nowego znajduję. Więc nie mogę powiedzieć, że mam jakiś monopol na to, co Księga Objawienia nam opowiada. Natomiast chciałbym się podzielić tą swoją cząstką, którą dał mi Pan Jezus, i nie będę skupiał się na koncepcjach teologicznych objawienia, bo są szkoły interpretacji bardzo różne, są różne teorie, są takie 4 główne. Jest ta preterystyczna, czyli opowiadająca o tym, że cała Księga Objawienia wypełniła się w pierwszych wiekach, zaraz na samym początku. Jest ta druga szkoła, która się nazywa szkołą historyczną, która mówi, że cały czas ta Księga Objawienia się będzie wypełniać aż do końca świata. Trzecia szkoła opowiada o futurystycznym podejściu do koncepcji Księgi Objawienia, czyli że sama księga pokazuje końcowe lata przed samym przyjściem Pana Jezusa, plus oczywiście okres tysiącletniego królestwa i sama końcówka. No i wreszcie czwarta szkoła teologiczna to jest idealistyczna, która jest bez jakichś konkretnych odniesień i wskazuje na dowolny czas, jaki sobie możemy wybrać.
Ponieważ Księga Objawienia znajduje się na samym końcu Biblii, to nie możemy tak sobie po prostu tylko ją czytać. Ponieważ wszystkie elementy, układanki do zrozumienia Księgi Objawienia znajdują się w całej Biblii i są rozsiane, rozmieszczone według klucza Królestwa Boga, czyli klucza Mesjasza. Możemy sobie wejść do Księgi Izajasza, rozdział 22, werset 22. I my ten klucz właśnie dostaliśmy, ale niewielu z nas się tym kluczem posługuje. Dlaczego? Ano dlatego, bo nasza kultura wąskiego greckiego myślenia okradła nas ze zdolności patrzenia na sprawy na sposób duchowy. Grecy zawsze szukają koncepcji, myśli, która zdefiniuje przedmioty, taki mają matematyczny opis na wszystkie rzeczy, które są dookoła. No i filozofia grecka chce uchwycić tematy duchowe słowem i opisać je, zamykając w pewnego rodzaju pudełku. I te pudełko sobie wtedy taki Grek, czy też filozof grecki wkłada sobie na swoją półeczkę do swojego rozumu, no i wszystko jest poukładane. Czyż zbawienie i ratunek dla człowieka poprzez ofiarę Pana Jezusa nie jest dla filozofii greckiej i tej nauki pewnego rodzaju idiotyzmem i bajeczką dla ciemnych ludzi? Dlatego, zostawiając z boku greckie pomysły na ideę Boga i na koniec świata, zajmiemy się hebrajskim konstruktem na czasy ostateczne. Ściągamy, uwaga, ściągamy greckie okulary i spójrzmy żydowskimi oczami na ten temat. Przebijmy się do nowego miejsca. Rozwalmy tę ścianę wąskiego myślenia, która przez wieki została zbudowana pomiędzy naszymi korzeniami, które są w hebrajskiej Biblii. Na dobry początek zacznijmy czytać Biblię, a szczególnie Księgę Objawienia, nie sugerując się rozdziałami, wersetami, nagłówkami, które wprowadzają często totalne zamieszanie, szatkując tekst biblijny na oderwane od siebie fragmenty. Popatrzmy teraz na zdjęcie zwoju Biblii. Ciekawe, znajdujemy tam jakieś wersety. Zwróćmy uwagę, to jest wszystko pisane jednym ciągiem. I spróbujmy tak czytać Księgę Objawienia jednym ciągiem. Odkryjmy niespotykaną dla nas głębię Słowa Bożego, którą może objawić nam Duch Święty. Czytajmy wielopoziomowo, wielopłaszczyznowo, mając zawsze w tyle naszej głowy, że Biblia jest dziełem Boga. Popatrzmy na nią w całości, kiedy czytamy pojedyncze fragmenty. A kiedy czytamy pojedyncze fragmenty, pamiętajmy o całości. Każdy szczegół ma niespotykaną głębię. Może warto zadać sobie pytanie, dlaczego Bóg objawił się ludzkości w języku hebrajskim? Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek nad tym? Jeśli chcemy we właściwy sposób zrozumieć Ewangelię, listy, dzieje apostolskie i właśnie objawienie, to nie uda nam się to, jeśli nie będziemy dobrze znać tej hebrajskiej części Biblii. Język hebrajski został stworzony w czterech wymiarach, jak tłumaczy to Paweł Apostoł. Ma on długość, szerokość, wysokość i głębokość. Dlatego właśnie Żydzi, którzy badają Biblię od 3000 lat, cały czas znajdują w niej coś nowego. Ciekawe? Chcę zabrać nas dzisiaj właśnie do tego innego wymiaru, do tej głębi, abyśmy spojrzeli
na tą cząstkę, którą posiadam ja. I chciałbym się podzielić tymi rzeczami, które przez te lata jakoś udało mi się znaleźć dzięki Bożej łasce. To co? Spróbujemy przejść do samego początku. Pierwsze słowa Księgi Objawienia brzmią w ten sposób. Objawienie Jeszuły Mesjasza. Kiedy Żyd po raz pierwszy czyta początek, wstęp do Księgi Objawienia, zaraz mu się rzuca w oczy. Oczywiście, jak czyta to po hebrajsku, to zaraz mu się rzuca w oczy, że początek Księgi Objawienia zaczyna się tak samo jak pierwszy werset Księgi Izajasza. I co to do nas mówi? Że prolog do Księgi Izajasza rozpoczyna się słowami, które w naszym języku brzmią objawienie Izajasza. Gdybyśmy przetłumaczyli to na język hebrajski, to byśmy mieli słowa objawienie Jeszajachu, a gdybyśmy chcieli to dosłownie pierwsze dwa wyrazy przetłumaczyć na język polski, to mamy objawienie Jeszuły Jahwe. Ciekawe? Ciekawe. Księga Izajasza jest pewnego rodzaju apokalipsą ksiąg hebrajskich w tej części prorockiej. Niezwykle ważna jest dla nas Księga Objawienia z tego względu, że widzimy w niej Jezusa, który jest Panem Wszechrzeczy. Bo w Ewangeliach czytamy o Nim jako o człowieku, który przyszedł, aby zapłacić za grzechy wszystkich ludzi. Czytamy o Jego ukrzyżowaniu, czytamy o Jego śmierci, o zmartwychwstaniu. Nawet w początku Dziejów Apostolskich widzimy, że po prostu wstępuje do niebios i tak jakby się kończy. Nawet to, co widzi Paweł, czy Szaul, tak, z Tarsu, to słyszy tylko głos i widzi błysk niesamowity, który oślepia go i zatrzymuje go w prześladowaniu zgromadzenia Mesjasza. Natomiast w Apokalipsie widzimy pełny obraz Jezusa, który jest w niebiosach, który jest królem, który jest Bogiem, któremu wszystko jest poddane i który czeka na sygnał od Ojca, aby wrócić na ziemię, rozpocząć sąd, zebrać swoich wybranych, aby dokonało się zmartwychwstanie świętych i aby zacząć królowanie i panowanie, najpierw te tysiącletnie, a potem wieczne. Także Księga Objawienia jest dla nas niesamowitą radością, zwłaszcza w tych czasach, w których żyjemy teraz, że mimo trudności, chociaż te trudności na razie nie są wcale takie trudne, że czeka nas chwalebna przyszłość. Do czego nas zachęca sam Pan Jezus, tak? Bo tą księgę dyktuje w niejaki sposób Pan Jezus i przez aniołów, które posłał do Jana, tak? Bo Jan spotyka się i z Panem Jezusem, i z posłańcami niebiańskimi, którzy pokazują mu różne rzeczy. Więc to objawienie zostało dane dla kogo? No nie tylko dla Jana. Ono zostało dane dla nas wszystkich, którzy jesteśmy sługami, niewolnikami Pana Jezusa. Po co zostało dane? Aby to wszystko zaświadczyć, że Pan Jezus to, co dokonał, że to jest rzeczywiste, że to jest prawdziwe i że czeka nas wspaniała, wspaniała przyszłość. Drugie słowo, które przychodzi, to jest to, że szczęśliwy jest ten, kto i błogosławiony, kto czyta, tak, kto czyta ze zrozumieniem słowa tego proroctwa, jak i również ten, kto słucha. Czyli warto na głos czytać albo w grupach, albo samemu słowa tego proroctwa i co dalej? Zachowywać je w swoim sercu. Dlaczego zachowywać? Ponieważ czas jest bliski. Na samym końcu Księgi Objawienia czytamy, że nie pieczętuj tej księgi, ponieważ czasy końcowe się rozpoczęły.
Co to są tak zwane czasy końca, co to są czasy ostateczne, o tym będziemy pomalutku, badając cały temat apokalipsy, będziemy poznawać. Czas jest bliski. Jan otrzymał wezwanie od Pana Jezusa, aby napisać listy. Listy od kogo? Od Pawła? No nie, ani nie od Piotra, ani nie od innych apostołów. Ale to są listy, które podyktował sam Pan Jezus. Dla mnie jest to takie niesamowite, że mogę czytać listy, nie relacje, ale listy, które sam Pan Jezus podyktował. 7 listów podyktował do 7 zgromadzeń. Czemu 7? Dlatego, że jest to pełnia. Czemu nazwane są zgromadzenia świecami, w zasadzie menorami? Dlatego, że menora ma 7 ramion. A jeżeli menora, świecznik, tak, to ona ma świecić. Jeżeli jest 7 ramion i 7 świeczników, to mamy 49 świateł, a w środku stoi to największe światło, które powoduje, że ten całe inne świeczniki świecą i tych świateł jest 50. A 50 świateł w rozumieniu hebrajskim to jest jubileusz i tutaj byśmy musieli wskoczyć do miejsca, w którym Pan Jezus rozpoczyna swoją służbę, kiedy odczytuje słowa z Izajasza, z proroctwa, mówiący o tym, że Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by ogłosić dobrą nowinę ubogim i opatrywać rany serc złamanych i zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej. I tutaj Pan Jezus przerwał w połowie zdania, ponieważ dalszy werset, tak, dalsza część tego zdania w Księdze Izajasza 61:2 brzmi w ten sposób, że abym obwieszczał rok łaski Pana, tak, i tu przerwał Pan Jezus, i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszyć wszystkich zasmuconych, aby rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśni chwały zamiast zgnębienia na duchu. Rozumiemy? I Księga Objawienia mówi o tej drugiej części tego wersetu. A rok łaski to w języku hebrajskim jubileusz. A jubileusz to jest 50. Dlatego jest te 50 świateł. To jest tak krótko, jak będziemy przy jubileuszach, to będziemy omawiać i ten temat. Kolejna rzecz, która w naszych polskich Bibliach tłumaczona jak 7 duchów, które są przed tronem Bożym. Oczywiście jest jeden Duch Święty, nie ma 7 duchów świętych, więc ten konstrukt w zdaniu, który tam jest użyty, chodzi o ducha, który działa na 7 różnych sposobów i możemy sobie popatrzeć teraz na wersety, w których się to znajduje. Także dokładnie, to jest Księga Izajasza, zerknijmy sobie, odpiszmy albo wróćmy sobie do tego później. I kolejna zachęta to jest to, że słowa, które usłyszymy w tej księdze są godne zaufania, dlatego że Mesjasz jest kim? Jest naszą drogą, prawdą i naszym życiem. On jest pierwszym z umarłych, tym, który zmartwychwstał w ciele, tym doskonałym. Dalej jest mowa, że on jest władcą i przywódcą wszystkich królów na ziemi, wszystkich przywódców na ziemi i że on jako Bóg, jako Mesjasz, tych, którzy za nim idą, żarliwie miłuje. On uwolnił nas od związania naszymi grzechami przez swoją krew. I co zrobił?
uczynił nas królestwem kapłanów. I to jest, słuchajcie, niezwykłe, bo wcześniej tak byli nazywani tylko Izraelici, a od czasów Nowego Przymierza wszyscy, którzy idą za Panem Jezusem i trwają w przymierzu z Nim, są Jego królestwem kapłanów. I dlatego niech Jemu będzie chwała, Panu Jezusowi, cześć, moc na wieki wieków. Amen. Halleluja. Spójrz, zobacz, oto przychodzi z obłokiem i zobaczy jego każde oko i którzykolwiek go przebili i uderzą się w pierś, lamentując nad nim wszystkie plemiona ziemi. Prawdziwie, na pewno. Słuchajcie, to jest niesamowita obietnica. Oczywiście ten obłok to nie jest jakaś chmurka ciach, która gdzieś tam sobie lata na niebie, ale to jest ten obłok chwały, który objawił się, kiedy Izrael wędrował po pustyni. Ten obłok chwały objawił się też, kiedy Pan Jezus wstępował do niebios. I na tym obłoku, na Górę Oliwną, tak stąpi Pan Jezus i zobaczy go każde oko. I tu jest bardzo ciekawe zdanie, ponieważ to nie tylko chodzi o tych, którzy go przebili, bo można to tłumaczyć, że ci, którzy go przebili, czyli którzy zgrzeszyli, którzy doprowadzili w jakimś sensie do tego, że Pan Jezus musiał przyjść na ziemię, aby umrzeć za grzechy całego świata. I to jest prawda, to jest amen. Ale tu jest obietnica dla Izraela. Dlatego, że te słowa, które tutaj są wypowiedziane, są zgodne w księdze Zachariasza. A jeżeli chcemy coś więcej zobaczyć i dowiedzieć się o tym obłoku chwały, to uwaga, Psalm 68, 104, Izajasz 19, Ezechiel 1 rozdział, Daniel 7 rozdział, Mateusz 24, Objawienie 14 rozdział. I to jest fragment tylko, to nie jest wszystko. No i będą lamentować nad nim i uderzą się w pierś wszystkie plemiona ziemi. Czy to chodzi o wszystkie narody ziemi? No nie, bo o tym jest powiedziane, o tym, że każde oko go zobaczy wcześniej, którzykolwiek go przebili. Ale tymi lamentującymi nad nim i plemionami ziemi to są cytaty przede wszystkim z księgi Jeremiasza, Amosa, Zachariasza. Mamy tutaj grę słów z wyrazem źródło i oko, bo w języku hebrajskim oko to jest ein, a ein to jest też źródło. I bardzo ciekawe jest to, że Żydzi już od samego początku zaczęli nazywać Pana Jezusa nie Jeszua, ale mówili o nim Jeszu. Bo słowo Jeszua znaczy po hebrajsku Jahwe jest zbawieniem. Ale Jeszu wymyślili sobie, że jest to akronim od pierwszych liter zdania. I te zdanie po hebrajsku Żydzi rozumieją w ten sposób. Imach szmo ve zichrono, czyli niech pamięć o nim zaginie. Po prostu odcięli te oko, tak? I nie ma tego oka, nie ma tego źródła, bo jak mówi Paweł, po to oni się zatwardzili, żeby kto mógł wejść do zbawienia? Narody mogły wejść do zbawienia. Super, halleluja. Więc słowo ein oznacza źródło i oko jednocześnie. I kiedyś te źródło zostanie dla nich otwarte i oczy się ich otworzą. I co się wtedy stanie? No właśnie to, co jest napisane w tych księgach, że zobaczą, że to jest ten jedynak i zaczną nad nim płakać i lamentować. A księga Zachariasza mówi bardzo wyraźnie w 12 rozdziale o wielkiej pokucie narodowej, gdzie każdy, który będzie w tym czasie żył, zostanie dotknięty przez Ducha Świętego i przyjdzie do Pana Jezusa, odda mu swoje życie, przyjmie jego ofiarę, którą złożył na krzyżu i będzie ukochanym, umiłowanym od Boga.
Więc jest to niesamowita rzecz. Więc te plemiona ziemi to jest 12 plemion Izraela. I słuchajcie, to nie tak, że te plemiona poginęły, bo u Pana Boga nic nie ginie. Pan Bóg wie, gdzie są te plemiona. Pan Bóg wie, które to są osoby. I On je zwoła do siebie. Zwoła je do ziemi Izraela, aby tam się z nimi spotkać. Jak mówi między innymi Księga Izajasza. Wreszcie Pan Jezus mówi do Jana, że jest alfą i omegą. Jak my to rozumiemy? Zamieńmy tą alfę i omegę na język hebrajski, czyli na pierwszą literę i ostatnią literę alfabetu hebrajskiego. Będzie to alef i taf. Z literami alef i taf wiąże się kilka rzeczy. Pierwsza z nich to jest to, że jest to skrót słowa emet, czyli prawda. Druga rzecz, że słowo alef i taf w ten sposób rozumiane jak tu oznacza kamienie, które miał arcykapłan w napierśniku, który nosił przed Bogiem, które oznaczały urim i tumim. Urim, czyli coś, co oświetla, ujawnia sprawy, jest jak ogień palący, i tumim pokazuje, że ktoś jest niewinny, jest wybielony i oczyszczony przez Boga. I takie świadectwo otrzymywali czy królowie, czy ci, którzy przychodzili pytać się Pana Boga przez arcykapłana, przez właśnie te kamienie urim i tumim. Co ciekawe, jeżeli sięgniemy do alfabetu paleohebrajskiego, to wtedy zobaczymy, że ta litera alef i taf pokazuje, zobaczmy na zapis, pokazuje nam nic innego, że pierwsza litera alfabetu oznaczała w języku paleohebrajskim Boga, a ostatnia litera alfabetu oznaczała znamie krzyż. Czyli jak można to przetłumaczyć z języka hebrajskiego? Bóg, który poszedł na krzyż. Bardzo ciekawe. Ja jestem alfa i omega, alef i taf. Następnie Jan opowiada, że wylądował na wyspie Patmos, zaaresztowany, z powodu tego, że głosił Słowo Boże i trzymał się świadectwa Jezusa, Jeszuły. I mówi o tym, co tam właśnie na tej wyspie przeżywa. No i wreszcie mamy coś takiego jak ten Dzień Pański,
czyli Kyriake Hemera. Można byłoby to całe zdanie, które znajduje się tam zapisane po grecku, przetłumaczyć, że pojawiłem się w duchu, przypatrując się pańskiemu dniowi. Lub też inaczej, otrzymałem istnienie w duchu w dniu należącym do Pana. Tłumaczenie czasem, że to chodzi o jakiś specjalny dzień związany z obchodami składania hołdu cesarzowi rzymskiemu, można tak tłumaczyć. To nie jest niepoprawne tłumaczenie. Natomiast patrząc się z punktu widzenia Biblii, to jest konstrukt, który pojawia się w wielu księgach, już nawet w pierwszej Mojżeszowej, już nawet w pierwszym rozdziale, mówi o czymś takim jak dzień jedyny, dzień Jahwe. I to się nazywa Yom Jahwe, który tłumaczony jest jako dzień Pana albo dzień Jahwe. I możemy tutaj zerknąć sobie do następujących fragmentów. Izajasz, 13 rozdział. Księga Joela, cała księga, na przykład Księga Amosa, 5 rozdział, Abdiasz, 1 rozdział, Sofoniasz, 1 rozdział, Malachiasz, 3 rozdział. Czemu cały czas zamieniam ten język grecki na język hebrajski? No, z tego właśnie powodu, że ci, którzy są językoznawcami i dobrze znają język grecki, w którym została napisana Księga Objawienia, jest to język koine, to mówią, że on w zasadzie niczym nie przypomina języka greckiego, tylko że jest to hebrajska greka. To oznacza, że jeżeli zamienię te miejsca, które są w tym tekście napisane po grecku i zamieniam to na język hebrajski, to mam składnię języka hebrajskiego i stąd mogę śmiało takie rzeczy robić. Jan słyszy, że ma napisać listy do 7 zborów, do 7 zgromadzeń, do 7 kościołów. Jest to dla nas o tyle interesujące, że czas, w którym powstają listy, które Pan Jezus dyktuje Janowi, powstają, kiedy jest zburzona już świątynia, czyli po roku 70. Dlatego jest to tak ważne, żebyśmy zrozumieli, co Pan Jezus mówi w tych listach do zgromadzenia, które jest zgromadzeniem już w tym czasie w dużej większości z wierzących ludzi z narodów i przekazuje im kluczowe wskazówki dla zachowania, można powiedzieć, czystości wiary, wskazując na dobre rzeczy, rzeczy złe i te, które należy naprawić. Jan, który był ukochanym uczniem Pana Jezusa, to on się przecież wspierał na jego piersi w czasie wieczerzy paschalnej, tej ostatniej, nie wytrzymał, bo wiedział, że to Pan Jezus, obraca się na drugą stronę, żeby zobaczyć ten Pana Jezusa, zobaczyć, jak on wygląda. I pierwsza rzecz, którą dostrzega, to 7 złotych menor i w pośrodku nich właśnie kogoś, kto przypomina Syna Człowieka. I to słowo Syna Człowieka to jest konstrukt znowuż grecki w języku, natomiast hebrajskim jest to Syn Adama. Stąd możemy dobrze zrozumieć, że w pierwszym Adamie tak wszyscy poginęli, tak, bo jest i stał się Adam ten pierwszy duszą żyjącą, a w ostatnim Adamie wszyscy zyskują życie, ponieważ Adam ten ostatni, czyli Pan Jezus, stał się duchem ożywiającym, jak nam mówi słowo. Zobaczył Syna Adama. Dlaczego Pan Jezus jest Synem Adama? Po to, aby odkupić upadłą ludzkość wywodzącą się właśnie od Adama, pierwszego człowieka. I jak go widzi? Widzi go jako ubranego w szaty arcykapłana. Jest ubrany od stóp do głowy. Tak? Nie jest w jakiś nagi. Tak? Nie wystają mu nigdzie jakieś rzeczy. To, co czasem jest pokazywane w niektórych obrazkach. Pan Jezus jest ubrany cały.
tak? Przyobleczony od stóp. Jest przepasany złotym pasem, który jest pasem sędziego i tak jak był arcykapłan przepasany, że na tym pasie znajdował się tak zwany choszen, czyli napierśnik. I co więcej, jego głowa, jego włosy są białe, tak że świecą olśniewająco jak wełna. I tutaj jest znowu przyrównanie, że choćby wasze grzechy były czerwone, tak jak szkarłat, to jak wełna będą. A śnieg wiąże się też z oczyszczeniem. Jego oczy są jak płomień ognia, ognia, który przepatruje, który wypala. No i wreszcie stopy. Z tymi stopami to jest tak, że próbując to przetłumaczyć z języka greckiego, to wychodzą nam bzdury. Natomiast jest to hebraizm halkolibanum, czyli kadzidło. Jego stopy przypominają kadzidło, które jest z białego brązu. Jest to kadzidło, które jest rozpalone, czyli on się wstawia za nami, tak? On idzie za nami. Więcej będziemy o tym mówić, co to znaczy te białe stopy z kadzidlanego brązu, tak? Kiedy będziemy omawiać jeden z listów, którym Pan Jezus się właśnie tak przedstawia. Jego głos jest jak głos mnóstwa wód. Te mnóstwo wód to nie jest przypadek, dlatego że wody pojawiają się już na samym początku, już w drugim wersecie pierwszej Księgi Mojżeszowej, albo inaczej w drugim zdaniu. Te wody są ściśle związane ze Słowem i z Duchem Świętym. I ciągle trzymał, miał w posiadaniu, w swojej prawicy, czyli w swojej sprawiedliwości, 7 gwiazd. I te 7 gwiazd to są ci posłańcy, których on posyła do tych zgromadzeń. A z jego ust wychodził ogromny, ostry, szybki miecz obosieczny, którym jest Słowo. A wreszcie jego oblicze było jakby wzrokiem, jak słońce, które jaśnieje w południe, w największej swojej mocy. I kiedy tylko Jan zobaczył takiego Pana Jezusa, upadł powalony do jego stóp, jak umarły. A Pan Jezus nachylił się nad nim, kładąc swoją prawicę i rzekł cudowne słowa. Nie bój się, nie lękaj się. Ja jestem pierwszy i ostatni. I cóż to jest ten pierwszy i ostatni? W języku greckim pierwszy znaczy protos i to oznacza główny, najważniejszy, istniejący przed wszystkim. Jest to odpowiednik hebrajskiego słowa rishon, czyli pierwszy w czasie, główny, przed wszystkimi, od początku, najpierw. Jest to też odpowiednik słowa echad, czyli jeden, jedyny, jeden na zawsze. I wreszcie ten ostatni, czyli eschatos w języku greckim, to oznacza ostatni w czasie, na końcu wszystkiego, ten, który ostatecznie wszystko trzyma w swoim ręku. Hebrajskim odpowiednikiem jest acharon, czyli ostatni, ten, który ma ostatnie słowo, ten, który jest na końcu czasów, ten, który ma koniec, ten, który jest ostateczny. I to się wiąże ze słowem acharit, o tym, co mówi nam przeznaczenie, jaki jest końcowy wynik, jakie są ostateczne sprawy i rozwiązanie. I wreszcie, jak to się ma do końca wszystkich rzeczy na ziemi. Porównajmy sobie w wolnym czasie. Izajasz 41, 44, 48, Objawienie, 2 rozdział, 22 rozdział. Dalej przedstawia się, że jest żyjący,
czyli ten, który daje życie, jest dawcą życia. Wreszcie mówi, że był umarły, prawdziwie, ale zobacz, że jestem żyjący na wieki wieków, że mam klucze królestwa. I te klucze dotyczą się śmierci ciała, podziemi, piekła, otchłani. I co mówi na końcu Pan Jezus do właśnie Jana? Że te wszystkie rzeczy, które zobaczyłeś i które będziesz widział, tak? I te, które są i mają się stać za tymi, że to wszystko zapisz. I ponieważ Biblia zazwyczaj sama siebie tłumaczy, to od razu Pan Jezus wyjawia, czym są te gwiazdy, które trzyma w swojej prawicy, czyli w swojej sprawiedliwości. To jest 7 posłańców, którzy są wysłani do 7 zgromadzeń, czyli osoby, które nie są to aniołowie niebiańscy, są to osoby, które mają wpływ na całe te zgromadzenia i które dostały poselstwo, bo zostały posłane. No i wreszcie wyjaśnia, czym są te menory świeczniki, że menory świeczniki są to zgromadzenia wezwanych przez Mesjasza do jego królestwa. A teraz może jeszcze przyjrzyjmy się 7, które są w Księdze Objawienia albo które z niej wynikają. Thank you.